Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na kolejny film, a będzie to zamówienie z moje pierwsze z Glam Shopu. Tak, w końcu się skusiłam, zdecydowałam. Trafiła się taka okazja, że no nie mogłam przejść obojętnie obok niej. Także pokażę Wam, to jest właściwie mój prezent urodzinowy od moich chłopaków. I pokażę Wam, co zamówiłam na Glam Shopie. Fakt, ta promocja była w sierpniu, ale kiedy przyszły do mnie te produkty, to już było po tej promocji, więc odpuściłam je wrzucanie tego filmu w sierpniu. A po prostu pokazuję, nie wiem kiedy to opublikuję, ale myślę, że może właśnie bliżej moich urodzin, nie wiem jeszcze zresztą, zobaczymy. Także promocja była taka na stronie Glam Shopu, że było 1 plus 1. I to dotyczyło cieni pojedynczych z Glam Shopu. Więc się na to skusiłam. Kupiłam tego, znaczy się dostałam, sporo. W sumie wszystkie cienie, jakie były dostępne. Także... I nie tylko cienie, bo mam też jeszcze bronzer w kremie. Tak, skusiłam się też na to. Był na wyprzedaży, więc stwierdziłam, że go wezmę. Spróbuję kremowego konturowania. Na razie tylko bronzer. Jak mi się spodoba, to wtedy będę kupować i róże, i rozświetlacze, i tak dalej. Na razie z bronzerem. I mam tak, zamówienie z Glam Shopu na te cienie właśnie, bo była ta promocja 1 plus 1. I jeszcze weszłam na stronę DM-u. Ja po prostu nie mogę wchodzić. Na stronę Glam Shopu weszłam tak przez przypadek, popatrzę co tam jest, bo co jakiś czas tam tak wchodziłam, oglądałam i wychodziłam w sumie. A ostatnio właśnie tak weszłam i patrzę, no nie, promocja 1 plus 1, no po prostu stworzona dla mnie. I skusiłam się, złożyłam tam zamówienie, w sumie dwa złożyłam w dwóch czy trzech dni odstępu. Także dwa zamówienia z Glam Shopu i jedno zamówienie właśnie z DM-u, bo tam też weszłam i tam też były pojedyncze cienie z Glam Shopu na wyprzedaży. Więc sobie dokupiłam te, które na Glam Shopie już były wyprzedane albo były niedostępne już. Więc sobie pouzupełniałam. Także będzie tego trochę. I zanim przejdziemy do filmu, to bardzo zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, lajkowania oczywiście i komentowania. Dobrze. Zanim zacznę Wam pokazywać te cienie, to ja myślę, że to zrobię po prostu w innej perspektywy i pokażę Wam po prostu cienie, ich nazwy i swatche. Tak myślę, że właśnie będę robiła też swatche. Nie wiem jak to mi wyjdzie, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że jakoś to fajnie wyjdzie i zobaczymy. Także zróbcie sobie coś do picia i jedzenia, bo ten film troszeczkę potrwa. Dobrze, to ja zmieniam ustawienie kamery i lecimy z tym koksem. No dobrze, takie będzie to ustawienie, bo innego nie wymyśliłam. I tak, na początek Wam pokażę moje paletki magnetyczne, bo nie miałam takich, a no wiadomo, te cienie muszę czymś trzymać. Także na Allegro zakupiłam sobie takie 4 sztuki paletki magnetycznej. Najpierw zamówiłam 2 sztuki, tak lampa mi się tu odbija. Żeby mieć wysyłkę Smart, no to musiałam 2 sztuki wziąć, ale tak jak sobie przeliczyłam na szybko, to stwierdziłam, że te 2 mi nie starczą, więc sobie domówiłam kolejne 2, także wydaje mi się, że to już mi starczy. Także
te paletki magnetyczne i myślę, że będę od razu w nich układać mniej więcej. I tak to będziemy robić. Dobrze, otworzymy sobie o jedną i tutaj będzie czekać. Zaczniemy od paczki z DM-u i powiem Wam tak, że no zabezpieczona tutaj na wierzchu taki papier i cienie przyszły mi w takim po prostu zwykłym woreczku. Także no troszeczkę się obawiam, czy one mi się tam nie pokruszyły. Mam nadzieję, że nie. Ceny tych cieni to były tak od 5 zł do 13. Jeden cień był taki najdroższy, chyba za 13 albo 12 zł. Nie pamiętam już. Także przechodzę już Wam do pokazywania, co mam. Pierwszy, jaki wyjęłam, to jest cień matowy krem bananowy. Zaraz sobie otworzymy. Już widać, że to taki będzie żółciutki kolorek. No i tak wygląda ten cień matowy krem bananowy. Zrobimy sobie. Te cienie są takie naprawdę mięciutkie, że wystarczy delikatnie potrzeć. Spójrzcie, jaki to jest kolor. Taki żółciutki. Bardzo przyjemny. I wyjmiemy go sobie. I tutaj włożę. Także mam już pierwszy cień. Tutaj będę sobie wrzucała te puste opakowania. Jeszcze zaraz do Was przyjdę, bo nie wzięłam sobie mokrych chusteczek. Także zaraz do Was jeszcze wracam. No dobra, już jestem. Wzięłam sobie moje chusteczki. Będę na bieżąco sobie tutaj palet wycierać. Zobaczymy. Ok, następnym cieniem jest Turbo Pigment Origami. Także myślę, że wezmę sobie drugą paletkę i będę sobie tak rozdzielać między matowe a błyski kolorów. Ojej. Spójrzcie, jaki to jest kolor. Na kamerze to tego nie będzie widać, ale on jest niebiesko-zielony. Zależy, jak światło pada, to on jest po prostu niebiesko-zielony. Zrobimy swatcha. Spójrzcie, jak to się mieni. No i robimy swatcha. Oh my gosh, jakie tu są iskierki. No, cudny jest ten cień. A w ogóle taki pod palcami czuję, jaki jest taki. No, świetny jest, naprawdę. Już teraz zaczynam rozumieć, czemu się wszyscy tak zachwalają cieniami z Glam Shopu. A powiem Wam szczerze, że nie wiedziałam, na którą paletę się zdecydować, a była promocja właśnie na te cienie i się skusiłam na nie i jestem zadowolona, przepraszam, to akurat jest z DM-u, no ale wiadomo, o co chodzi. No oczywiście pies musi czekać. Dobrze, chwila przerwy. No dobra, mam nadzieję, że już mi nikt nie będzie przeszkadzać. A jak coś, mam otwarte też okno, więc wybaczcie. Tutaj mam kolejny cień matowy, galówka. O, od razu mi się ten tutaj wygląda taki ładny brązowy kolorek. Wydaje się być ciepłym. Robimy swatcha.
taki ciepły brązik. Zapomniałam lampy włączyć. Także taki o brązik. Wyjmujemy. Na razie układam to tak jak leci, a później sobie to bardziej poukładam. Kolejny cień matowy, Królowa Pszczół. To też będzie taki żółtawy kolorek, z tego co pamiętam. Tak. Tylko że ten kolor jest taki ciemniejszy, ten żółty, taka zgaszona żółć. Bardzo przyjemne żółte cienie i zrobię Wam obok tutaj tej pierwszej żółci. Widzicie, jest różnica. To jest jaśniejsza, tu jest taka zgaszona żółć właśnie. Także też fajny kolor. Tutaj mam Turbo Pigment, przepraszam, Vegas Bis. Także ciekawa jestem też tych właśnie Turbo Pigmentów. Wow. Tu ja widzę róż, fiolet i zieleń. Nie wiem, czy to kamera oddaje, czy nie, ale robimy słocza. Trzeba delikatnie, bo te cienie naprawdę są mięciutkie. Widzicie to, jak się to mieni? Różowe, zielone, no po prostu wow. Spójrzcie, jak to się mieni. Aż jestem ciekawa, jak to będzie teraz na powiece wyglądało. Także no naprawdę kilka dni czekały te cienie, żebym nagrała ten film. Także moja silna wola została wystawiona na próbę. Dobrze, następny cień to mamy kolejny Turbo Pigment Herbage. Dziwna nazwa. Zobaczymy, jaki to jest kolor. Wow. Bardzo ładny, taki też wielokolorowy, bo tu widzę złoto, brąz i też takiego trochę różowego. No ciekawe. Zrobimy słocza. Wow, taki miedziany kolorek jest. I robimy, ojejku, jakie to jest piękne. Na słoczu to ja jeszcze tu widzę też trochę domieszki złotego, zielonego. No piękne, i to takie iskiereczki, dosłownie iskierki. No przepiękne to jest. Ja już jestem zakochana. Także ciężko mi się właśnie było zdecydować na jakąś paletkę z Glam Shopu. Będę cała brokatowa. I wolałam się skusić właśnie na te pojedyncze cienie. Następny mamy tu cień matowy Jamaica Rum. To będzie jakiś coś z brązem chyba. Sądząc oczywiście po nazwie. Te nazwy też są zarąbiste. Tak, to jest taki... taki ni to brąz. Tak w kamerze to inaczej widzę, wygląda, ale na żywo to jest taki ni to brąz, ni to taki ciemne czerwień, jak ona się nazywa? Taki burgund, coś takiego. No ciekawe. O, tak wygląda. I robimy słocza. Matko, jakie te cienie w ogóle są napigmentowane.
pójście, ładny kolor. Akurat jesień idzie, kolorki się przydadzą, takie jesienne. W ogóle tutaj w tej palecie to na razie takie jesienne kolorki. Jesienno-dyniowe, o, a propos, dzisiaj w sklepie widziałam już dynię. Także już sezon jesienny zaczyna w pełni być. Dobrze, następny... No nie, no Ewere. Następny cień mam matowy majtek. Kolor majtek to będzie coś... jakiś różowy. Tak jak myślałam, taki różowy, brudny róż. Ładny kolorek. Brudny róż taki. O, bardzo ładnie to wygląda. Na kamerze go nie widać prawie, że aparat trochę przekłamuje. Bo w kamerze tu widzę, że taki słabo widoczny, ale tu na żywo jest inaczej. Wiadomo, no zawsze aparat, kamera inaczej będzie pokazywać niż na żywo. Także. No i następnym kolorem jest Turbo Pigment Bella. Kolejny Turbo Pigment, będzie ich trochę też. Także cieszy mnie ogromnie, bo póki co to jestem zadowolona z tych turbopigmentów, które tu są już. No i zobaczmy kolejny, jaki to będzie. O, spójrzcie. To jest taki czerwono-złoto-różowy iskiereczki. No, ciekawe. Wow, już widzę, że będzie super. No, tak jak mówiłam. Widzicie to? No, przecudne są te cienie. Szok, po prostu szok. Ja się nie spodziewałam, że te cienie z Glam Shopu są takie... Ach, noga już mi drętwieje. Że one są takie świetne. No i dobra, lecimy dalej. Boże, nie wiem ile ten film będzie trwał, ale postaram się szybciej. Tu kolejny Turbo Pigment Celtic. Spójrzcie. To jest taki szaro-fioletowy, liliowy. O, pod tym kątem to nawet zielone. Dla mnie ten kolor to jest taki syrenkowy. Spójrzcie, jak to ładnie wygląda. Taki syrenkowy kolor. I kolejny jest... Ojejku. No świetne. Się zachwycam tak tym, że naprawdę... Jak dziecko na Boże Narodzenie. Dobrze, kolejny kolor to jest cień welurowy Abracadabra. Jestem ciekawa, jak w ogóle wygląda cień welurowy. O, to jest taki zielono-czerwony, różowy. Ciekawy kolor. Wow. O, jaka fajna ta zieleń z domieszką taką właśnie czerwonego trochę. Takich czerwonych iskieraczek. No super. I jego dam tutaj wyżej. I lecimy z kolejnym kolorem.
Jest tu Turbo Pigment Asteroid. Wow. No te błyski, te turbopigmenty są niesamowite. Fiolet, zieleń, róż momentami, no genialne. Kosmiczne. Asteroid, dokładnie. I kolejny Swatch. Wow. Coś niesamowitego. Kolejny cień, jest to cień matowy Orchid. Będzie jakiś taki fioletowy. Ja lubię wszystkie kolory. Powiem wam szczerze, że kiedyś nie lubiłam różowego, unikałam. A teraz, no wiadomo, z wiekiem też się zmienia. O, spójrzcie jaki fiolet, tak jak mówiłam. Taki ładny fiolecik. I jakby to nazwać, orchid po prostu właśnie. I tak wygląda na słoczu. Wiadomo, te słocze robię też na suchej skórze, więc ono będzie też inaczej wyglądać na bazie. Następny cień jest to cień perłowy Pralina. Także zobaczymy. Wow. To jest taki brąziaczek. Perłowy właśnie. Wow. W opakowaniu inaczej wygląda. Swatch jest... na palcu wygląda jeszcze inaczej i robimy swatcha. Wow, jakie to jest takie złoto, ale nie takie żółte złotko, tylko takie zgaszone, takie z brązem lekkim. No świetne. Lecimy dalej. Tutaj mam kolejny turbo pigment fraszka. Wow, spójrzcie, taki żółty i ma do tego różowe iskiereczki. Tak wygląda na swatchu. Wow, jak świetne. Żółtawa baza, a różowe iskierki. I kolejne. Ultra Perła Miss. Miss to mi się kojarzy z czymś różowym. Nie wiem jak wam. Zobaczymy. Czym... wow. Tu jest róż i fiolet. Ultra Perła. Ale śliczne. Widzicie to? Taki liliowy kolorek. Dobrze, następny jest to cień welurowy mrożony brąz. Wow. Śliczny ten brązik jest. Na palcu też fajnie. O, to jest taki noż ładny. Lubię takie brązy z takimi właśnie drobinkami złotymi. Wiecie co, ja chyba zmyję teraz te słocze, żeby kolejne wam robić, bo na tej drugiej ręce to nie umiem prawą ręką, bo jestem leworęczna. Także... dobra, króciutka przerwa, zaraz do was wracam. No dobra, już jestem.
Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie, ale po prostu mam brokatową rękę, błyszki, dłonie. Także będę się dzisiaj świecić. Ok, następny mamy cień Turbo Pigment Zygzak. Wow. Różowy, zielony, brązowy. No świetne. Wow. Widzicie to? Jak on się mieni? Nie wiem, to na kamerze chyba nie widać, ale no, on się mieni cudnie. Następny cień mam tutaj, cień matowy, kawa z mlekiem. To podejrzewam, że to będzie taki ciekawy cień bazowy, możliwe właśnie. No, taki trochę ciemniejszy, jak dla mnie. Na załamanie. Wow, delikatny jest. Bardzo. I swatch. Taki ładny kolorek. Tutaj mam Turbo Pigment Tombak. Tombak to kojarzy mi się coś z szarym kolorem, jeśli się nie mylę. No, tutaj jest taki, no też piękna mieszanka różnych kolorów, i złotego, i zielonego. No super. Ładne, a jak się wymiesza, takie trochę szary jest też. Piękne. Kolejny cień. To jest Turbo Pigment Steryt. Spójrzcie. Też taki. Wow. Śliczne. Trochę podobny do tego wcześniejszego jakiegoś kolorku. Już taki gdzieś właśnie widziałam. Kolejny kolor jest to cień matowy słomkowy. O, spójrzcie, to jest taka ciemniejsza jeszcze żółć od królowej pszczół. Zobaczcie. Jeszcze inna. A, jeszcze słocze zapomniałam zrobić. I słocz mamy. Taka ta żółć jest właśnie zgaszona. Kolejny cień matowy bury brąz. O. Spójrzcie, jaki to jest taki brąziak, taki wpadający trochę lekko w szary. Taki właśnie bury ten brąz. Tak. On na słoczu, jak tu go roztarłam, to jest taki brąz padający w szary. Dalej tutaj mam cień Ultra Perła Satelita. Wow. Powiem wam szczerze, że te turbopigmenty mnie zachwycają. Śliczne. Bardzo lubię, jak mają właśnie domieszkę
zielonych iskierek. No bo ja tam w ogóle mam bzika na punkcie zielonego koloru. Następny cień to tu mam cień welurowy trójak. O, śliczny. On ma w sobie jeszcze taki właśnie pomarańcz z zielonym. Wow. Bardzo ciekawy to jest ten cień trójak. Śliczny. Kolejny cień jest to Turbo Pigment The Beściak. Spójrzcie, jaki śliczny ten kolor. To jest taki chabrowy. Taki. I on ma fioletowe iskierki. Śliczny jest ten niebieski. Spójrzcie. On dla mnie taki szafirkowy. O. Szafirkowy kolor. Na swatch wydaje się taki delikatny, ale na żywo zupełnie inaczej wygląda. To jest taki szafirkowy kolor. Śliczny. Kolejny cień. Jest to cień perłowy orzech kokosowy. O, tak jak mówiłam. Taki brązak. To był jaki? Perłowy właśnie. Brąz perłowy. Bardzo przyjemny brązaczek. Wow. No te pigmenty są zabójcze. Śliczna perła. Kolejny cień jest to cień welurowy Gracja. On jest taki nie to ciemny róż, nie to właśnie czerwieni. Taka mieszanka. Wow. No, śliczne. Śliczny jest ten cień. Kolejny cień jest to cień Turbo Pigment Tiul. Ojejku. To jest mój kolor. Na kamerze to w ogóle widzę, że on taki wpadający jest trochę w niebieski, ale to jest zielony z różowymi drobinkami. I złotymi? Zależy jak światło pada. Ojejku, no w życiu bym nie powiedziała, że tak wygląda tiul. Ten cień. Ojejsiu. O, rozpływam się. No cudny kolor. Następny kolor jest to czerwona trawka, cień perłowy. O. No ma to zielonego trochę koloru. Uuu, ciekawe. I robimy słocza. O, faktycznie taka trawka czerwona. Jeszcze parę. Cień matowy frykasz. O, to jest taki zwykły kolorek. No dobra, bateria mi padła, musiałam wymienić. Także mamy tutaj cień matowy frykasz. Tak wygląda na palcu, tak niepozornie. I na swatchy taki, no, idealny na załamanie. Kolejny cień mam tutaj. Cień welurowy magik. Zobaczymy, jaki to będzie z niego magik. Uuu. Spójrzcie. Ciemna butelkowa zieleń. Taki szmaragdzik. Ze złotymi iskierkami. Ojejku.
pójście. No śliczne. X-Watch. No genialne. Na Swatchu to widzę w aparacie, że on wygląda na taki morski kolor. Ale on naprawdę jest taki... Taka ciemna zieleń. Z iskierkami. Dobra. Zmyję te Swatche i dalej będziemy nagrywać. No dobra, lecimy dalej. Ja... Jestem już cała brokatowa, to mi się plaster w ogóle odkleja. A. Dobrze, następny cień matowy Coca-Cola. O, pójście to jest taki kolorek. Ciężki do określenia, powiem wam. Taki ciemny burgund też, tak bym powiedziała. Taki chłodniejszy kolor, jak dla mnie. Albo mi się tak wydaje, zobaczymy. O, na Swatchu to w ogóle wygląda jak taka śliwka, oberżyna, o, coś takiego. Widzicie to? My jeszcze tutaj 6 kolorków. Jest to cień Ultra Perła Ornament. O, ja cię. Spójrzcie. Jakie to złotko. O! Śliczne. O kurczę, jakie śliczne. Wiem, że niektórzy tam nie lubią złotych cieni, kolorów. Złotego w ogóle. Ale no ja nie należę do tej grupy. O właśnie, to jest ten cień, o którym mówiłam, że był taki w sumie najdroższy z nich wszystkich, jeden jedyny. Jest to cień kryształowy, różowy morganit. Wow, spójrzcie jak wygląda. I robimy słocze. On taki pod palcami jest taki dziwny. Trzeba na niego bardzo uważać, bo widzę, jak się nie będzie obchodzić nim. Ojejku! Widzicie to? Oj, dzisiaj będzie tych ochów i achów. No i kolejny cień. Jest to cień matowy. Matowy cielak. Bazowy. No, tak jak mówiłam. To jest zwykły taki beżyk, idealny na całą powiekę, żeby zmatowić bazę. O, nawet widzicie? Teraz mamy cień matowy Bahamy. O, spójrzcie, jaki śliczny morski kolor. Piękny. Powiem wam szczerze, że nie mam chyba takiego cienia w swojej kolekcji ogółem w paletach. Nie kojarzę. No, na pewno go nie mam. Śliczny jest. I dwa ostatnie cienie z DM-u. Jest to Turbo Pigment Reverse. Śliczny. Fiolet, róż ciemny. Piękny. Wow, spójrzcie. Piękny kolorek. A na Swatchu jeszcze piękniejszy. I ostatni cień matowy Sahara. Cień oczywiście z DM-u, bo jeszcze mamy zamówienie z Glam Shopu. Sahara, no to jest taki ładny właśnie brązik, taki piaskowy, nawet nie, taki ciepły brązik. Matowy. Bardzo ładny. Sporo
mamy tutaj takich kolorków brązowych, takich pod jesień wpadających. No dobra, teraz przejdziemy do zamówienia z Glam Shopu. O dziwo, mimo że było zapakowane w taki zwykły kartonowy, papierowy papier, to na szczęście mi się nic nie pokruszyło, jest ok. I przechodzimy teraz do zamówienia z Glam Shopu. To jest to mniejsze takie, wypełnione papierem, tak. Tutaj mam właśnie ten bronzer Glam Shop, bronzer w kremie. I mam tu w odcieniu oliwkowym 25 gramów, sporo. Także zabezpieczony jeszcze, zafoliowany, ale niedługo już będę używać. Także mój pierwszy bronzer w kremie był za 15 zł na wyprzedaży. Także skusiłam się, zobaczymy. Także tutaj mam ten bronzer, no i cienie. Tak tu było w papierze wypełnione i one, każde cienie są zawinięte, znaczy się nie każde, jeszcze są dodatkowo zawinięte w folię bąbelkową. Także rozwinę teraz, o. Także ładnie, fajnie zabezpieczone. I będziemy zaraz tutaj pokazywać i robić swatcha. Pierwszy cień jest to Turbo Pigment Arcymistrz. O, spójrzcie, jaki to jest fiolecik. Na kamerze oczywiście on się mieni trochę na fioletowo, na srebrny jakiś, niebieskawy. Wow. Och jej. Piękne. Na swatchu to on w ogóle wygląda jak szary, ale na żywo jest, on jest taki fiolet z niebieskimi iskierkami. Tu mamy kolejny turbo pigment bombowy. Ciekawe, jakie to będzie tu bomba. Bombowy, faktycznie taki złoty, czerwony, zależy jak tam światło pada. Wow. Piękne. Tu mam kolejny Turbo Pigment Magia. Nie magik, tylko magia. Ciekawe. Magia. Bardzo ładny kolorek. Zobaczymy, czy się zadzieje jakaś magia, jak zrobimy swatcha. Powiem wam, że tutaj w opakowaniu tak wygląda trochę niepozorno, ale wow, no faktycznie zadziała się magia, bo w opakowaniu tego nie widziałam, ale on ma w sobie takie zielonkawe iskierki też. No, magia. Kolejny turbo pigment Koliber. O, a jednak tu jest taki fiolet. Spójrzcie. Fiolet z niebieskimi drobinkami. Wow. O, widzicie? On jest podobny do tego tutaj. Tutaj w kamerze wygląda jak szary. Tylko że on, tu jest jaśniejszy taki fiolet z niebieskimi drobinkami, a tu jest ciemniejszy i on jeszcze ma tutaj takie różowe drobinki. Oprócz niebieskiego. No, ładne. Ok, następny turbo pigment Amarantus. O, akurat tutaj zgadłam. Jest tutaj i bordo, i róż. No, ładne.
Wow. No. Bajeranckie. Mamy tu turbo pigment, turbo fuksja. No to fuksja to wiemy, o właśnie jak wygląda. Taki różowy, po prostu fuksja, dosłownie, tak jak pisze, turbo fuksja. Śliczna. O, jaki intensywny kolor. Taka fuksja. Jak ktoś uwielbia różowe kolory, to będzie zachwycony tym kolorkiem. Tak jak i Everest jest zachwycona. No śliczny jest ten kolor. Kolejny turbo pigment figowiec. Tak jak myślałam. Mamy tu fiolet. Róż ciemny. Wow. O, spójrzcie jak to wygląda. Oczywiście w aparacie to zupełnie inaczej wygląda. Super. No dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy turbo pigment wróżbitka. Wow. Złotko. O matko. Czy wy to widzicie? No coś przepięknego. I ostatni cień to jest turbo pigment Utopia. Z tego co pamiętam, to chyba na kanale Monika, kanału po prostu Monika, chyba właśnie uwielbiała ten kolor, jeśli się nie mylę. To jest taki z różem. O, jaki śliczny. Bardzo ładny.